Nie wiem, czy słyszeliście o tym, ale teraz rząd, aby zachęcić ludzi do szczepienia, będzie losował nagrody. Będą to bony na paliwo, pieniądze, hulajnogi, samochody. Słyszeliście? Program nazywa się Ostatnia Prosta. Ciekawy jestem, czy jest jakiś antyszczepionkowiec, który pomyśli sobie: a w dupie mam tą pandemię, że ludzie umierają, że mają powikłania, że nie wydala służba zdrowia, że gospodarka kuleje, ale zaszczepię się. Zaszczepię się, bo bym se kurwa na hulajnodze pojeździł. Oni powinni zrobić akcję bardziej pod Polaków, pod naszą polską mentalność. Powinni promować to hasłem szczepionka, ale tylko jak se skombinujesz. Szczepionka, ale tylko jak se załatwisz. Coś pod nasze narodowe cechy. Szczepionka. Twój sąsiad już się zaszczepił, a ty kurwa? Może problemem jest to, że szczepionka jest za darmo. A gdyby tak kosztowała z 5000 zł? I promować ją hasłem szczepionka, ale tylko dla tych, których kurwa stać. A wy jak tam? Zaszczepieni? Pa, jak zaszczepiony, to pa. To. AstraZeneca. A wy zaszczepieni? No to pa to. Pa, pa. AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Johnson. A szwagier ma jeszcze skombinować Sputnika. A to co? Nie wystarczy jedna szczepionka? Wystarczy. Ale nas kurwa stać. Może powinni ogłosić, że więcej osób zaszczepiło się bez kolejki. Nie? Pamiętacie, jaka była jazda? Nie? Krystyna Janda zabrała mi moją szczepionkę! Ale przecież ty nie chciałeś się zaszczepić, ale teraz chcę. Jakie to jest polskie, nie? Nie zaszczepię się, ale moje szczepionki idą kurwa nikomu. A wiecie, co powinni zrobić, żeby tak naprawdę Polacy chcieli się zaszczepić? Powinni Polakom kurwa zabronić szczepienia. Co kurwa, ja nie mogę się zaszczepić? Takiego! Dawać mi tą szczepionkę już teraz! Polacy, gdyby nie zabronić szczepionki, ze szczepieniami przeszliby do podziemia. Bimbrownicy zamiast produkować wódę, produkowaliby szczepionki. Młodzież w kiblu nie nakłuwałaby się narkotykami, tylko szczepionkami. Co chłopaki, AstraZeneca? Przeciwciała to wam tak wypierdoli. Skurcze, dreszcze, bóle. Jazda gwarantowana. Nie, nie, dziękuję. Ale to jest na nielegalu. A to weźmiemy. Rząd też niepotrzebnie ogłosił, że zaleca, żeby przed wzięciem szczepionki i po parę dni nie pić. Kurwa, jednym zdaniem skasowali pół Polski. Kurwa, 3 dni bez picia, kurwa, kto to wiedział? Pojebało ich, pierdolę, to już wolę zachorować. Wybrali też złe osoby do promowania akcji. Cezary Pazura. Kiedy on był popularny, kiedy on był autorytetem. Chyba jak, wtedy jak śpiewał titata, titata, poszedł do łączności. Dobra. Ja rozumiem Piotr Żyła. Bo on akurat ma taki wyraz twarzy, jakby nie tylko szczepionkami się nakuwał. Ja wiem, że ja ten cały czas pandemii, tej mojej długiej kwarantanny zmarnowałem. Ale powiem wam, jestem pod wrażeniem. Jestem naprawdę pod wrażeniem, bo w tym samym czasie niektórzy moi znajomi na Facebooku kurwa pokończyli studia medyczne. Kiedyś z biologii kurwa 2. Pantofelka chuj nie potrafi wyhodować, a to tylko kromkę chleba do słoika i zakręcasz. A teraz jest specjalistą od szczepionek mRNA. Kiedyś na klasówce tylko odpisywał, a teraz
Ze wszystkimi dzieli się swoją wiedzą. Marcin, zwykła grypa, zwykła grypa. Zawsze jak ludzie chorują na grypę, to później na 4 miesiące tracą smak i węch. Ja myślę sobie, kurwa, gdzie on to wyczytał, kurwa, co mu przeszkadzało? Siedział przed tą komputerem, oglądał tylko śmieszne koty i darmowe pornosy? To nie, kurwa, musiał grzebać dalej, musiał, kurwa, grzebać, musiał, aż wygrzebał. A tu jest jeszcze jeden z tych, co tak, nie uprawia sportów, pali fajki, wódę wali co tydzień, ale także do cięcia korka. Co 3 tygodnie wciągnie sobie kreskę i ci jeszcze powie: Marcin, szczepionka? Nie szczep się. Szkoda zdrowia. Marcin, szczepionka cię zabije. Albo ci powie: nietestowana. A ciekawe, jakbym przyszedł do niego z jakąś nową wódką. Marcin, a co to za wódka? Kto ją pędził? Ona była badana? Była testowana na dzieciach? A co jak ta wódka zmieni mi DNA? Nie będę szczurem laboratoryjnym, nie wypiję wódki z nieznanego pochodzenia. Marcin, nie będą na mnie zarabiały wielkie koncerny. Ale co się dziwić, że ludzie mają takie, kurwa, pomysły? Dlaczego? Ostatnio, 2 tygodnie temu, w Bratysławie, Andrzej Duda, prezydent 1/3 Polaków, powiedział, że w Polsce mamy mniej zachorowań na koronawirusa, ale nie wiadomo, czy to przez szczepionkę, czy przez słoneczko. Śmiem twierdzić, że on jest lepszym, kurwa, raperem niż głową państwa. Mało na przykład osób wie o tym, że jeżeli zaszczepisz się, możesz dużo oszczędzić pieniędzy. Jak jesteś zaszczepiony, nie? To teraz możesz sobie chodzić do woli, na wszystkie imprezy rodzinne. Wesela, komunie, urodziny. A jak ktoś się zapyta, gdzie prezent, gdzie koperta? Sorry, ale ja się tu nie liczę.